Hej, hej, z tej strony Chris. Witam Was w kolejnym odcinku Days Gone. Tym razem jestem sam. Nati musiała na kilka dni wyjechać, więc będę działał bez niej. Dlatego myślę, że zrobię trochę misji i pojeżdżę między obozami, żeby trochę dopieścić kwestię lepszej broni, bo jednak u nas z tym słabiutko, bo skupiliśmy się w sumie głównie na wątku fabularnym i przez to trochę zaniedbaliśmy te rzeczy. Ale teraz myślę, że skupię się właśnie na tym, żeby zdobywać większe zaufanie w obozach i dzięki czemu będziemy mogli kupować lepsze rzeczy. No, głównie chodzi o broń, bo nie oszukujmy się, no, bez dobrej broni nie mamy szans z hordą. Zobaczę, co to jest za obszar tropienia. Tutaj jest jeszcze punkt Niro, tylko tu jest horda. To może być ciężko. No nie wiem, spróbujemy. Najwyżej. Najwyżej nam się nie uda, nie pierwszy i nie ostatni raz. To jest bliziutko. Dobra, tutaj zsiądę. Jeszcze jeden. Dobra, kolego. Kolejne trofeum. Ty sobie tam leż, a ja idę potropić. Może coś się tym razem uda wytropić, bo ostatnio poniosłem porażkę. Tutaj. Gdzie ta lupka jest? Ach, A, kurwa. tutaj. Co tu się odbywało? Może warto się trochę rozejrzeć. A Ach, koniecznie. dał sobie radę. Rozejrzymy się koniecznie, bo być może coś ugramy dzięki temu. Dobra, gdzieś tutaj doszliśmy do miejsca. Aha. Coś tu jest. O. Dobra, nie przeszkadzać. Już straciłem trop. No proszę. Tak to właśnie jest. Moment, chwila i trop stracony. Szkoda. Właśnie, wcale nie jest takie proste tutaj ogarnięcie tych miejsc do tropienia. Jak widzicie, że moment, chwila i trop stracony jest. Szkoda. O, co tu było? W dziesiątkę. Dobra, jeszcze zajrzymy do tego wozu. Powinna być apteczka. No i jest. Dobra, wracamy do motocykla, bo cholera wie, co tu jeszcze się czai.
Dobra, ale musimy oznaczyć znowu. Aha, tutaj. No właśnie, to będzie ciężko. Ale spróbuję. 300 metrów. Zobaczymy. No tutaj jakbym obskoczył już ten obóz Niro, to miałbym fajnie te miejsce już ogarnięte. Muszę przeładować. Aj. Oj. Dobra. A jeszcze pójdziemy mięsko wziąć, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Tylko gdzie te wilki są? O, Nati by mi już wypatrzyła, a ja to kurczę. Gdzie ja te wilki zostawiłem? Chyba tam z przodu, czy nie? No nie. Chyba musiałbym kawałek podjechać. No, gdzie te habety? Zgubiłem dwa dorodne wilki. Dobra. Okej. Jestem w obozie. Miałem problemy z nagrywaniem, także mały fragment między tutaj dojściem, a już... Kolejny mikrorejestrator Niro. Mayday, Mayday! Atakują nas! Powtarzam, atakują nas! Spokojnie! Między tutaj tym fragmentem, gdzie wysiadłem z motocykla, a przejściem do obozu, po prostu coś mi się pokrzaniło i nie mogłem tego nagrać. Nie wiem, coś... Czy za mało miejsca na dysku? Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie teraz już myślę, będzie wszystko w porządku. Jestem oficerem bojówki Grabowaty Schulz. Tamten mężczyzna, pułkownik Garrett, dał mi wszystkie niezbędne upoważnienia. Okej. Tylko wykonujemy rozkaz. Nie utrudniajcie sprawy, a wszystko będzie dobrze. Spróbujemy stąd wyjść. Cholerka, tam jeszcze jest jeden głośnik. Bojówka, może przejdę naokoło. Czekaj, czekaj. Ta młoda Lisa coś mówiła, że pojawili się w Merion Fox. Ciekawe, gdzie się podzieli. Tutaj. Mam motor. Może mnie nie zauważą. I się szybko zawina, ale w sumie dwa są tu. Słyszę wilki. Tak, jak nieszczęścia, to wszystkie naraz muszą się... O kurde. No i nie zdążyłem. Dobra. Ile tu jest? O, dużo ich nie ma. Dobra.
O kurde, jeszcze ta Menda krzycząca jest. Ona zaraz wezwie kolejnych. Muszę ją załatwić. Och ty jest. Dobra. Lecę po motocykl i się zawijam stąd. Cholerka. Mam czerwono, ale... Dobra, teraz musimy ustalić, gdzie jedziemy. Co my tu mamy? To mamy załatwione. Tych rzeczy na razie nie będziemy ruszać, bo nie mamy po prostu czym walczyć. Tu mamy wszystko porobione. Obóz wypadowy przy jaskiniach, ale w tym momencie słabo mam z amunicją, także jadę do obozu Copelanda i zobaczę, co mi się tam uda zdobyć. Teraz praktycznie niczego nie mamy. No ale cieszę się, że już mam z głowy tamte obóz Niro. Co to tak za mną leci? Ło! Co to za bestia? To jest ten drugi wilk taki. Kurka wodna. Gdzie ten snajper? O, o! Dobra, tu się schowamy. Fuk, że mnie nie strącił z motocykla. No, celuj. Aj! Jak się podoba, a? Dobra. O! Dobra. No dobra. Jeszcze ty zostałeś. Dobra. Tamten pewnie wisi na drzewie, to nawet nie ma sensu po niego iść. Także wracam do maszyny i... Nie, 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 ja teraz nie chcę tutaj. Tu jedziemy na razie do Copelanda. Ale na siłę mi chcę wcisnąć. No dobra. Ale moment. W sumie tu będę mógł odbić. Kawałeczek podjechać. Mogę to odznaczyć. O. Dobra, i zobaczymy. Nie, ja już na znak zapytania nie reaguję, bo i tak. Nic to nie daje. O kurde, gdzie ja jestem? Tutaj. Przydałoby się ich załatwić. No dobra. Ile napadów zorganizowaliście w tym tygodniu? Spróbuję, ale... Nie wiem, czy mam czym w ogóle z nimi walczyć. Mogę zapisać? Mogę. Dobra.
Spróbujmy ich rozwalić. Może tutaj uda się jakoś ich zajść. Już mnie zobaczył? Cholera! Kiedy, gdzie? Tutaj jakby za mną ktoś był. A, tu mogę do góry wskoczyć. Dobra. O tak. No i co? Dobra. Czas na pozostałych. Dobra, spróbujmy ich na spokojnie rozpykać. Mi pokazuje. Nie ruszysz się, co? Chyba na dole. No, chyba to nie. Nie, nie, nie! Gdzie oni są? Kurde! O, pokaż się. A tu jesteś. Dawaj. No to ja. No właśnie. Dobra. Gdzie oni są? Tu u góry? Nie wyjdzie stąd żywy. Zobaczymy. O! Bierzcy! Nie ma to jak nie trafić, kurde, z tego. O! Dobra, trzeba lecionko. O! Zdążymy się wylecieć? Zdążymy. Dobra. Trudny obóz, kurde. Tam z góry trują. Dobra, idę dołem. No. Zobaczymy, a dopiero trzech rozwaliłem. Co to jest? Tutaj już tak nie można sobie spokojnie pozachodzić ich. Spróbuję się jakoś tam przebić. Jak wam się podoba? Podoba się, jak ktoś wali do was? Co wy na to? O rany, tu praktycznie nie mam broni. Z czym ja tu mogę z nimi walczyć? Praktycznie każdego bym musiał... Ach... Ten byłby siódmy, to by była dopiero połowa. Gdzie teraz? No to co ja tu mam za broń? Tu nie mam. Dobra, to jeszcze mogę ze snajperki. Wiem, gdzie jest. Nazwij się tego dupku! Rzuć chopper urawą! O mój Boże! Udało się uniknąć. Dawaj! Dobra, ilu jeszcze mamy? 5.
Skąd on tu próbuje? Aha, dobra. Ktoś dostał! Dobra. To jeszcze dwóch. No i co z tego? Dobra. Trochę pozbieramy. Nada się. Jest ten jeden. Aha, tutaj. Dobra. Co tu mogę mołotowem go? Chyba nie ma sensu. No, tylko mołotowa bym zmarnował. I co wy na to? Fajnie? Jak to na nas się zapada? Uuu, totalny chaos. Powiem wam, gram wieczorem. Dzisiaj miałem ciężki dzień w pracy i totalnie tego nie ogarniam. Ale na szczęście udało mi się ich tutaj rozpykać. Jeszcze nam świeci na czerwono. Czyżby jakaś horda? Teraz kompletnie na żadne hordy nie jestem gotowy. Tylko spojrzeć mogę. Chyba, że... A! No tak, jeżeli to jest obóz, to musimy poszukać bunkra. No tak, zbadaj bunkier, tylko gdzie ten bunkier jest? Tutaj w tym polu czerwonym. Dobra, podejdziemy. O, jest. Tu jest. Super. No, jeszcze ten, ze swoimi mądrościami. Wielu z was pewnie nie pamięta zimnej wojny, ale życie w jej czasach było istnym piekłem. Za każdym razem, kiedy słyszało się przelatujący samolot, myślało się, że to już koniec, że zaraz spadnie na nas atomówka. Był to też czas czerwonej paniki. Nie wiedzieliśmy, czy nasz sąsiad to Amerykanin, krwawiący na czerwono, niebiesko i biało, czy czerwony do szpiku kości komunista. No i fajnie, to mamy z głowy. Mój ojciec, pokój jego duszy, nauczył mnie, że w mrocznych czasach bezpiecznie jest tylko pod... Podładować ammo. Dobra, wezmę. Aha. Będzie ammo. I tutaj. Okej. Z nim zbudowałem swój pierwszy bunkier. Wychodzimy. Nie mogliśmy zrobić tego na podwórku pod okiem sąsiadów. Musieliśmy pójść do lasu, daleko od drogi, gdzie nikt by się nie napatoczył. Mając bunkier, wiesz, no, wracie, że nawet jeśli teraz motocykl. Do góry nogami, wystarczy kawał drogi was, przyszliśmy. Zejść po drabince. Dobra, już chyba niedaleko. Nie wierzcie w kłamstwo. Albo i nie. Tak, tak, ko? Tutaj most. To dla tych biednych dran, z tego, w którym właśnie byłem. He? Zgaduję, że nie najlepiej, bo wszyscy już dawno nie żyli, kiedy dotarłem na miejsce. Przy dobrej kondycji można pobiegać. Dobra. Robimy zapis. Czy nie zrobimy? Nie zrobimy? Zrobimy. Dobra.
O, a co my tu mamy? Teren badań Niro? A, no tak, bo przecież odkryliśmy mapkę i nam się tu ujawniło. I przydałoby się skoczyć. Boże, jakie... Jaka tutaj tasiemka. Nie. Teraz to nie będziemy walczyć z niedźwiedziem. Chociaż bardzo bym chciał, ale nie mam czym. Muszę oszczędzać. Ale potem jak pojadę do Copelanda, to myślę, że zrobię jakieś fajne zakupy. Jeszcze kawałek. Mam nadzieję, że się na hordę nie natknę. O, to tu już jesteśmy. Fajnie. Co to za dźwięk, do cholery? Tak, niech Torniro. Jeszcze kondycję zrobimy, czy już nie zrobimy kondycji? O, tylko kondycję. A to ciekawe. Lepsze życie dzięki chemii. Mikroregistrator. Dobra. Boże. Który to już transport? Boże, ledwo żyję. Tak, no wiem. W końcu jestem tu razem z tobą. Cholernie dużo ich było. Nawet nie liczę. Sprawdziłeś list przewozowy? Gdzie jedzie następny ładunek? Gdzieś na Rancho Żelazny Stok. Robią tam nowy wykop tuż przy ośrodku czasowym. To się musiały te bogate dupki ucieszyć. Ciekawe, ile kosztuje ten dom przy 9 domu z masowym grobem tuż obok. I dobrze im tak. Hej, co to kurwa? Co oni robią? O Jezu! Hamuj! Hamuj! Nie, staramy się! Nie! Dobra. Wychodzi na to, że nie wróciliście, żeby wypełnić tę listę. Ale to bez znaczenia. Tam, skąd przybyli, było ich jeszcze więcej. Dobra. Zapiszemy. I w tym miejscu już będę kończył. Teraz jeszcze w następnym razem podskoczymy do Copelanda. Tak, tu widzę obóz wypadowy. To już będziemy mieli dwie rzeczy. Tu jest trzeci obóz. No i obskoczymy te wszystkie obozy, Nati wróci, już będzie wszystko pięknie rozpykane i będziemy dalej atakować fabułę. Dobra, a dzisiaj już Wam dziękuję. Jak film się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby się rozwijał. I do następnego, cześć!